Zapraszam do kolejnego odcinka Rozpytaj Ziomala. Dzisiaj na okoliczność bonifikarty McDonalda, bo dostaję regularnie pytanie, jak wspomnę gdzieś w mojej diecie, co to jest, skąd to jest, skąd to się bierze, jak to wygląda, po co to w ogóle ktokolwiek wymyślił. Tak więc dzisiaj dostaniecie na to odpowiedź. Już Wam pokazywałem niejednokrotnie. To jest coś takiego. To jest stara bonifikarta, bo one mają czas przydatności 3-miesięczny. I stara mi się już skończyła, a w dniu dzisiejszym dostałem nową. O, już tak wygląda, z frytkami fajnymi. I tu z drugiej strony macie informacje, jakie są zniżki. Jeżeli ktoś chciałby więcej informacji i z bliska zobaczyć te karty, to wstawiłem na mojego Face'a pełne fotki, także można sobie wtedy poczytać, co to jest. Skąd to się bierze i jak tego szukać? Skąd to się bierze? To się bierze u mnie w skrzynce pocztowej, się to znajduje najczęściej. A skąd ja to biorę? Biorę to z Allegro, a mianowicie wyszukuję sobie, bo niektóre osoby wpisują bonifikata McDonald's. Nie ma bonifikaty, tylko tu pisze wyraźnie bonifikarta. Także jak chcecie coś takiego znaleźć i kupić, to wpiszcie sobie w Allegro bonifikarta, bonifikarta. W zależności, ile zostało czasu do końca jej ważności, bo tak jak powiedziałem na początku, ona przez 3 miesiące jest ważna, taka jest cena tej karty. Jeżeli zostaje, no jedźże człowieku, ja pierdykam. Także cena zależy od tego, jak dużo jeszcze ważności tej karty zostało. Ja teraz nabyłem tą nową, taka nowa karta z pełnym 3-miesięcznym okresem ważności. Mnie kosztowała 3 dychy wraz z przesyłką, czyli 3 dyszki zapłaciłem i coś takiego wylądowało u mnie za 3 dni w skrzynce. Nie wiem, skąd to się bierze, czy to kto to rozdaje, jak to rozdaje, no ale wiem, że są na Allegro. Jak kupowałem tą starą, to ona wtedy miała już krótszy termin przydatności i wtedy ta z tym krótszym mnie kosztowała mniej, bo chyba zapłaciłem za nią 12 zł, ale była ważna tylko gdzieś tak półtora miesiąca, nie pamiętam dokładnie. Także to jest cała, i też piszę, zwróćcie uwagi, piszę, jest napisane bonifikarta, bonifikarta, jest napisane bonifikarta i czegoś takiego jak bonifikarta, powtarzam jeszcze raz, szukamy na Allegro. I mam nadzieję, że już wszyscy będą wiedzieli, skąd to wziąć. Cenę aktualną znajdziecie sobie właśnie na Allegro. No na razie to już druga jest, jaką nabyłem. Pierwszą dość skrupulatnie wykorzystywałem. Zniżki są na kanapki. Tak pokrótce Wam powiem, bo teraz jadę, to nie mogę czytać, ale tak jak już mówiłem, na fejsie jest zdjęcie. Za 4 zeta możemy kupić średnie frytki lub jakieś tam rzeczy z oferty śniadaniowej. Po 6 zł są wszystkie kanapki. Wszystkie wieśmaki, McChickeny, Big Maci, wrapy, to są po 6 zeta. I po 12 zeta są wszystkie zestawy, jakie są dostępne. Także tak wygląda ten temat. Jeżeli ktoś często korzysta z McDonalda, to szybko mu się takie karty zwrócą i wtedy warto je, myślę, posiadać. Jeszcze taka informacja, że na tym Allegro nie sprzedawana jest sama karta, tylko jest sprzedawana, ja na przykład kupiłem kopertę białą, ale jako upominek do tej koperty, taki gratis, dostałem właśnie taką kartę. Także nie kupiłem karty, kartę dostałem w gratisie, tylko kupiłem taką fajną białą kopertę, w której ta karta do mnie przyszła. Także tak to wszystko wygląda. No to tyle chyba w tym temacie. Myślę, że już żadnych więcej pytań na ten temat nie będzie. Wszyscy, co są zainteresowani, odpowiedź znajdą właśnie w tym filmie.